W drugiej części konferencji naszymi gośćmi są trener Miedzi Legnica Wojciech Łobodziński oraz Olaf Kowacki. Panie trenerze, proszę o komentarz po meczu. Dobry wieczór. Wydaje mi się, że ten mecz mógł się zupełnie inaczej ułożyć niż nasza porażka. Szczególnie druga połowa boli, bo Warta stworzyła sobie jedną sytuację i ją wykorzystała. Wydaje mi się, że tutaj właśnie te detale będą decydowały w Ekstraklasie o tym, że wynik będzie w jedną albo w drugą stronę. Pierwsze 20 minut, znaczy ogólnie do straconej bramki nie graliśmy dobrze, później po tej strzelonej bramce wyrównującej ruszyło już to naszą grę. Jednak oczekuję od swoich zawodników jeszcze dużo więcej, jeżeli chodzi o grę ofensywną, bo troszeczkę mało tych było akcji ofensywnych. W drugiej połowie już było to lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Chciałbym, żebyśmy zaufali tej drużynie, tym zawodnikom, bo jest bardzo duży potencjał i to jest początek sezonu. Dzisiaj po meczu im to powiedziałem. Sezon jest bardzo długi. Na pewno jeszcze będziemy wygrywać, także ten mecz tak naprawdę to jest jakiś kolejny krok do tego, żeby się nauczyć grać w tej lidze i wygrywać. Dziękuję. Proszę o komentarz Olafa Kowackiego. Dobry wieczór. Uważam, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Dwa błędy, dwie bramki straciliśmy i tyle. No, moim zdaniem zabrakło tylko dokładności w tym spotkaniu. Nie graliśmy złego meczu, na pewno nie gorzej niż Warta. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę w takim razie. Dziękuję Panu. Chciałem zapytać o ocenę pracy arbitra. Kilka takich kontrowersyjnych sytuacji, duże emocje na trybunach. Czy chciałbyś tam odnieść? Nie, myślę, że to już nie ma sensu. Tak naprawdę to tych emocji zawsze jest dużo. To wydaje mi się, rzucał trochę kartkami pan sędzia, ale no, ma prawo do tego. Nie będę komentował pracy sędziego. Jeszcze chciałem zapytać, a propos już gry pańskiego zespołu, czy nie miał pan takiego poczucia, że jednak trochę za wolno, trochę za bardzo jeszcze na tym poziomie pierwszoligowym i ekstraklasa wymaga czegoś więcej? Ciężko to w takim meczu określić, bo Warta naprawdę w drugiej połowie się bardzo, bardzo nisko broniła i no, naprawdę staraliśmy się kreować i dać coś więcej. Oczywiście to było za mało, bo przegraliśmy, ale nie wydaje mi się, bo gdyby ten wynik był w drugą stronę, to byśmy powiedzieli, że okej, że było spoko. No to tak naprawdę dwie sytuacje Warty zaważyły o tym, że przegraliśmy ten mecz i tyle. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję panowie.